tak podchodzimy do kolejnego, czy do następnego meczu. Była to moja najdłuższa druga połowa w ostatnim czasie. Do przerwy widzieliśmy flotę kapitalnie ustawioną taktycznie, eliminującą wszystkie dobre strony Olimpii. Udało się nam strzelić bramkę po stałym fragmencie, gryli po fajnej kontrze. Druga połowa była bardzo, bardzo nerwowa. Słowa uznania należą się też piłkarzom z Grudziądza, którzy do końca walczyli o tą bramkę, która mogła doprowadzić do tego, że mieliby więcej wiary w to, co robią. My jesteśmy szczęśliwi, dumni z tego zwycięstwa, zwycięstwa zespołem, który słusznie uważany jest za zespół, który ma grać o awans do Ekstraklasy. Myślę, że ten mecz miał dwa oblicza. Pierwsza połowa zdecydowana, można powiedzieć, może nie zdecydowana, ale dominacja zespołu gości, którzy wykorzystali nasze błędy przy stałych fragmentach gry. W drugiej połowie naprawdę próbowaliśmy wrócić do meczu, ale tak czasami jest, jeżeli nie rozpocznie się w odpowiednim rytmie, w odpowiednim tempie spotkania, to jest ciężko odwrócić losy spotkania, bo mieliśmy tam jakieś sytuacje, gdzie można było na 2-1 zdobyć bramkę i wtedy jeszcze były cień szansy, przynajmniej na zdobycie remisu. Na pewno mam spore pretensje do swoich zawodników za grę w pierwszej połowie, bo troszeczkę byli mało zdeterminowani. Zawodnicy floty nas pod tym elementem zdecydowanie przewyższali. A w drugiej połowie, mówię, już żeśmy grali troszeczkę lepiej, ale niestety nie na tyle, żeby chociażby jeden punkt zdobyć. Gratuluję tutaj drużynie. Pomysł Olimpii na ten mecz? Jaki był pomysł? No wie pan, byśmy musieli tutaj półtorej godziny rozmawiać, żeby pan się dowiedział, jaki był pomysł. No pomysł był prosty, stwarzać sytuację. Chcieliśmy się dobrać do Olimpii, można powiedzieć, skrzydłami. Tu widzieliśmy spore nasze szanse, jednakże szczególnie w pierwszej połowie nasze skrzydła były bezproduktywne, nie mówię tylko o skrzydłowych, ale również i o bocznych obrońcach czy o środkowych pomocnikach, którzy w tamtej strefie mieli w danych momentach po prostu mieli się pojawiać w tamtych strefach. No, niestety nie pracowało to. W drugiej połowie troszeczkę już lepiej to funkcjonowało, aczkolwiek nie na tyle, żeby wygrać to spotkanie. A to, że flota się nie cofnęła od początku spotkania, to pana zaskoczyło? Szczerze, nic mnie nie zaskoczyło, aczkolwiek zaskoczyło mnie determinacja, z jaką moi zawodnicy grali. To mnie najbardziej zaskoczyło i o to mam pretensje, bo brakowało mi tej determinacji od pierwszego bliska sędziego. Może zbyt pewnie podeszli do meczu? Nie sądzę. Ja z ogromnym szacunkiem podchodzę do wszystkich trenerów prowadzących drużyny przeciwne, jak również do zespołów. I nie sądzę. Sporo czasu poświęcaliśmy tej drużynie w ramach po prostu rozpracowywania przeciwnika i nie sądzę. Uprzedzałem, że czeka nas niesamowicie ciężkie spotkanie. Myślę, że nikt nikogo nie lekceważył. Na pewno w tej lidze naprawdę są zimni po wynikach. Jest tak wyrównany poziom, że w każdym meczu każdy wynik jest w zasadzie możliwy. Panie trenerze, to w przeciągu tygodnia trzeci mecz niestety przegrany. To jakoś wpłynie na psychikę zawodników, na pana? No, trzeba być dobrej myśli i myślę, że nie. No, ja myślę, że ten mecz w Pucharze Polski bardzo ciężko było wygrać w takim składzie, w jakim pojechaliśmy, aczkolwiek można było. Nie ciecza, bardzo trudny teren. No i tutaj można ta wpadka, tutaj jest, można powiedzieć, jakby nieplanowana. I bo w mecze, chcąc się liczyć tabeli, mecze u siebie trzeba po prostu wygrywać. No mówię, nie mamy innego teraz wyjścia, tylko musimy zareagować na tą porażkę i też klasa i zespołu, trenera świadczy o tym, jak zareaguje po takiej porażce i mam nadzieję, że my wszyscy zareagujemy odpowiednio. Wiesz, że sytuacja z Andelkowiczem to jest coś, co wynikło na boisku, czy coś, co się odnowiło z treningów? Nie, Andelkowicz był w pełni zdrów, to zdarzyło się dzisiaj na boisku. Jeszcze mam pytanie do trenera Kowalskiego. Pan powiedział o takim emocjonalnym podejściu do tego spotkania. Na ile to miało związek z sytuacją floty po dwóch kolejkach?
z tym no, zdecydowany na koniec, a na ile z tym, że wraca po prostu pan po pół roku? Jeśli mowa o jakichkolwiek emocjach, to tylko ze względu na sentyment powrotu tutaj do Grudziądza i na sposób, jakość zachowania się ludzi, którzy mnie zwolnili z tego miejsca. I to tylko była chęć pokazania się z dobrej strony i udowodnienie tego, że nie, że popełnili błąd, tylko być może decyzję zbyt pochopnie, a na pewno nieelegancko, co świadczy o tym moje przywitanie tu dzisiaj. Nie wiem, czy ktokolwiek będzie miał ochotę, czy po prostu na tyle w sobie męskości, żeby zejść uścisnąć, żeby oni podziękować za dobry mecz. Czyli można powiedzieć, że to dzisiejsze 90 minut pobytu w Grudziądzu było dla pana dużo lepsze niż cała jesienna runda w zeszłym sezonie. No i bardzo jest mi przykro, że moja praca w tym klubie jest oceniana tak nisko. Ja życzyłbym sobie, czy może nie, nie życzył, ale chciałbym, żeby trener Kubicki w rundzie jesienną osiągnął dużo większe wyniki, mając dużo lepszy zespół. To nie jest tak prosto, tak łatwo i ja cieszę się z tego, że podjąłem bardzo trudne zadanie pracy we flocie Świnoujście. 6 kolejek do końca udało się ten zespół dźwignąć. Na pewno bardzo szybko złapaliśmy kontakt i dzisiaj zaangażowanie w cechy policjonalne i mrówcza praca doprowadziły do tego, że wygrał zespół po prostu lepszy.